Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy, moi drodzy, speedruna 3.0, chciałem powiedzieć, ja się przyzwyczaiłem do tego nagrywania. Title Tuesday przed nami oczywiście, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Walczymy, bawimy się i mam nadzieję, że będziecie też się świetnie bawić. I cóż, zapraszam na 2 godziny Title Tuesday. Mam nadzieję, że zagram z jakimś dobrym arcymistrzem i uda się coś tam zrobić fajnego. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy powrót do triatlonu? Kiedyś może. Znaczy, triatlon mnie nie jara generalnie, ale jedną, dwie trzecie może z tego. Znaczy, inaczej. Lubię pływać, lubię biegać, lubię jeździć na rowerze. Ale ostatnio z tym trochę jest na bakier. Dziś na sportowo, przede wszystkim dzisiaj bojowo. Panie czysty pion więcej, zdecydowanie. Więc będziemy tutaj mocno walczyć. Matemat Szach, witam serdecznie, powodzenia, pozdrawiam, dzięki. I za pół minuty rozpoczynamy, moi drodzy, rundkę. Dzisiaj wypuściłem nową serię, nie wiem czy widzieliście, na YouTube. Podepnę ją oczywiście tutaj w filmie, na YouTubie już jakiś tam link będzie wisiał lub na ekranie końcowym. Nowy maraton. A co to znaczy Kellner o nowym maratonie? Cześć Adrianie. Skalpy niech się posypią. No dobrze by było, dobrze. Mam pytanie, czy na kanał wrócą partie historyczne? Michaile Talu. Oczywiście, że twoje partie wrócą na kanał. Bez dwóch zdań. Mam nadzieję, że tak. Znaczy tak, oczywiście ja od nich nie uciekam. Ale jest tyle na bieżąco fajnych rzeczy, że po prostu... no. Na bieżąco coś trzeba też wstawiać. Serię widziałem trochę jak myśl CM u Jaskuła. Czysta symbioza, nie wiem czy wiesz, ale ja już chyba wcześniej zacząłem podobne serie na YouTubie. Myśl jak mistrz krajowy, coś takiego chyba było wymyślane. Ale to już nieistotne. Wiadomo, że tutaj w szachach bardzo dużo nowych rzeczy nie wymyślisz, jak na przykład tłumaczenie swoich posunięć. To, zauważyłem, jest bardzo przydatne. Co jest z moim przeciwnikiem? Nie zrobił jeszcze posunięcia. Coś ostatnio mam dużo szczęścia do nich, do tych zawodników, że mi się spóźniają albo nie przychodzą w ogóle. W tej czapce to musi być 8 na 11, pełen luz. No, miejmy nadzieję, MDC. Zobaczymy. Słuchajcie, 8 byłoby oczywiście rewelacyjnie. Ale 7,5, bo rekord jest 7, 7,5 by było oczywiście mile widziane. No, nie chcę tutaj też mówić co będzie, bo potem to nie wychodzi. Po prostu starajmy się grać jak najlepiej i tyle. Tylko kwestia, żeby przeciwnik zrobił chociaż ruch, bo tak to nie wiadomo co z tego wyjdzie. Znaczy punkt będzie jak nie przyjdzie, ale takich punktów to ja nie chcę. Adrianie, dziś wieczorem nie planuję grać Title Tuesdaya. Czy grywam Gambit Budapesztański? Czarnymi nie grywam. Nie grywam. Aha, matemat szach, jasne. Antek Kozak, spoko. No jasne. Młody, silny szachista. A, z maratonem szachowym. Maraton szachowy, nie doczytałem wcześniej, Kelnerze. Maraton szachowy. No można by uskutecznić jakiś maraton szachowy. Muszę znaleźć sobie tylko wolny piątek, bardziej wolną sobotę i w piątek wieczorem na przykład zagrać taki maraton. Lub wieczorem w sobotę na niedzielę. Na Liczesie chyba są takie maratony z tego co kojarzyłem, kiedyś były. Jak coś fajnego się zobaczy, to pewnie coś tam może uskutecznimy. Czy Prag udźwignie z Magnusem? Ja uważam, że Prag wygra mecz z Magnusem Carlsenem i zdobędzie Puchar Świata. Mam taką czutkę, już na Twitterze dzisiaj napisałem, zrobiłem małą ankietę. Mam czutkę, że ten zawodnik po prostu wygra z Carlsenem. Oczywiście będzie to bardzo trudne, znaczy może też być tak, że nie wygra, ale ja mam taką czutkę po prostu. Tak uważam, zobaczymy, to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Ale Prag jest w takim ciągu teraz, uważam, choć Magnus też nabrał tutaj sporo wiatru w żagle. Zobaczymy, ale myślę, że młody zawodnik wytrzyma bardziej kondycyjnie, choć Magnus jest silny. Słuchajcie, pierwszą partię wygrałem w pierwszym ruchu, no ekstra.
Nie będę je na razie analizował, może, bo za dużo by tutaj analizować. Zobaczmy, słuchajcie, jak gra Magnus Carlsen. Przepraszam, Carlsen, co ja gadam? Hikaru Nakamura. Oj, za dużo dzisiaj. Już chyba rzeczy robiłem, że mi się trochę kiełbasi, ale dobra. Zobaczmy, Nakamura, jaki jest szybki. Nie, no to jest koks. Przewrócę szachownicę z perspektywy Nakamury. Już odpowiadam na wasze pytania. A, poprzedni maraton był super. Kenner, ale o którym maratonie mówisz? Bo to pewnie dawno było. Czy działa mi normalnie Tablet Tuesday? Tak, działa. Wywaliło pakleza z turnieju? Nie, mi działa. A, bo ja grałem białym i zrobiłem ruch. Przeciwnik do mnie nie doskoczył. Nie, no mi działa normalnie. Nie wiem, o co chodzi. Czy Magnus wygrał kiedyś Puchar Świata? Nie, nie wygrał. Właśnie to jest to, że Magnus marzy o wygraniu Pucharu Świata. To jest jedyna rzecz, której jeszcze Magnus nie osiągnął w swojej karierze i zapewne będzie chciał to zrobić, ale jak na złość myślę, że Prag mu w tym przeszkodzi. Prag jest silnym szachistą w ogóle wbrew pozorom. Wbrew pozorom, to jest gość powyżej 2700, on ma 18 lat. No tutaj Magnus widzę, że... Ojej, Magnus, co ja gadam? Hikaru. Już tutaj pozamiatane. Dokładnie. Zerknijmy sobie, o może na Rodicki, jak sobie radzi, co tutaj się dzieje. Na pewno ci buleciarze nadrabiają tym, że grają bardzo szybko. Słusznie zresztą. Co, kogoś wywaliło jeszcze? Nie, grają normalnie. Nie, tu u mnie wszystko w porządku. Wiecie co? Jak cudownie jest, że net nie przecina. Jakie to jest cudowne. Po ostatnich perypetiach się po prostu denerwowałem za bardzo, jak mi przycinało. Przypomnę tylko, że udało mi się, że założyłem sobie 3 razy szybszy internet po prostu i teraz już przynajmniej jakościowo, obrazowo, mam nadzieję, że jest już najlepiej, jak teraz może być. Więc no, to jest bardzo ważne. Więc będziemy tutaj sobie spokojnie grali. Prosto niby. Cześć, Piotruś. Oj, Piotruś, Piotruś, ty to się lubisz podlizać. Poglądaj trochę, jak tu zagrają mistrzowie w szachy, to w końcu może zdobędziesz tą czwartą kategorię. Przepraszam, Piotruś ma drugą, no nie będę mu umniejszał. To jest mocna dwójka. Mocna łazienkowa dwójka, że tak się wyrażę. Ale tylko wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. No ładnie, Szachuś w domu w czapce siedzi. Siedzę w czapce z jednego powodu, ale wam go nie zdradzę. Nie, wiecie co? Jak mam coś na głowie, jak mam za dużo na głowie, to wtedy mi jakoś lepiej idzie. Może w ten sposób. Tutaj lampy na mnie świecą, wiecie, w oczy świecą te oświetlenie z jednej strony, z drugiej sobie jeszcze muszę chyba zamontować jakoś, tylko nie wiem, czy ja to zmieszczę tutaj, zobaczymy. Póki co jest chyba nie najgorzej. Nieudana wizyta u fryzjera? Nie, to nie o to chodzi, nie o to chodzi. Dobra, moi drodzy, co tutaj na Rodicki wyprawia? No, wziął pionka. Bardzo dziękuję za subskrypcję, Real Peak Hunter. Bardzo mi miło i jestem wdzięczny. Subskrypcja bardzo mile widziana. To jakaś kasa chyba wpada, nie? Słuchajcie, na Twitchu ja tak dawno nie byłem, ja się tak nie orientuję na Twitchu teraz. Te subskrypcje, jakieś punkty, coś tam, serio, powinienem chyba się tego trochę nauczyć, nie? Ja to zwykle tylko traktuję do tego, żeby streamować na żywo i jakoś mnie te inne rzeczy, no nie bardzo interesowały. Coś mi znowu wpadło? O matko, nie wiem, dzięki, jak coś wpadło. A może to znowu to samo? Kocichowski, witam cię serdecznie. Czy będzie grana liga? W czwartek jest. Oj, nie wiem. Nie mam pojęcia, spróbuję, zobaczymy, ale nie obiecuję, bo no niestety nie mogę codziennie grać w szachy, no nie da rady, no nie da rady, no chciałbym, ale nie da rady. Co ja się będę tłumaczyć, no życie. Subik z Prime'a, piękna sprawa. O matko, znowu. Dziękuję serdecznie, MVOJTI.
Już dzisiaj 3 subskrypcje dostałem. Wiecie, że ja tyle chyba subskrypcji dostałem w jednym streamie? Może kiedyś, ale nie pamiętam, że tak szybko. Bardzo dziękuję. A, czy będzie grana Liga Seniorów, czy jeden na Ligę Seniorów? Panie Stefanie, 17. Niestety nie. To znaczy, no tak, no niestety. No nie jadę, ale to ja już decyzję podjąłem kilka miesięcy wcześniej, bo po prostu nie mogę. Może w przyszłym roku zobaczymy. No, Piotruś, Piotruś, nie przesadzaj z tymi komentarzami. Dobra, tu się już skończyło. Zerkamy sobie na innych graczy. Z perspektywy zobaczmy tego arcymistrza kozaka. Chyba Aleksiej Serana jest. Zerknijmy. Tak, Aleksiej Serana. No i co? Czarne mogą próbować. Ale sprytnie. Goniec chciał tutaj po pionki czarne iść. Ładnie to... Mat! Uuu! Szachmat! Ale mat, widzieliście to? Masakra. Szach, mat, gońcem na E7. Ale piękny mat. Zwróćcie jeszcze raz uwagę. Król G5 i goniec E7 mat. Wow. I to arcymistrz 3000 ponad. No, Sarana ma tam 2650 plus, coś takiego chyba. Ale macior, nie? No, zdarza się. No, zdarza się. Czasu jest mało, to jest właśnie to. Jak pierwsza partia, jaki wynik? Wygrałem w pierwszym ruchu, Kocichowski. Zagrałem D4 i przeciwnik się przestraszył. Dzisiaj bez kawki, tak. Kawka już była pita. Cóż to za zmiana scenerii? Moi drodzy, no zmiana scenerii, jak zmiana scenerii. Bez green screena tym razem. Nie mam miejsca z tyłu, żeby go tam już teraz chować. A myślę, że to nie będzie jakiś problem. W której lidze jest mój klub? Panie Stefanie, pytasz w pierwszej lidze. W pierwszej lidze, wybaczcie, to jeszcze jestem pod telefonem. Dobra, tutaj piszą. Tu jeszcze partia trwa. Wygra na białych. Aha, bo tu już król jest i pionek dochodzi. Tak, bo tak. A nie, no to co on zrobił? Ale to i tak wygrana, bo odejście gońca i tam. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale dobra, to i tak wygrana. Okej, okay, lecimy zaraz z partią numer 2. Dobra, Piotruś, zadzwonię do ciebie w wolnej chwili. Mistrz FIDE 2805, no pięknie. Wiecie co, wolałbym zagrać z arcymistrzem z takim rankingiem. No mistrz FIDE z takim rankingiem to jest kozak. Wietnam. Dobra, nie dajemy się. Nie dajemy się, skoczek C3. Tak. No i kwestia wariantu. Dobra, jest A6. Wiecie co, no zagram sobie tutaj po prostu E3. No nie będę za dużo kombinował. B3, goniec B2 może. Trzeba te figury jakoś wyprowadzać. Teraz zbija. Zdecydowanie. Jak już B6 zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Figury trzeba tutaj wyprowadzać. Nie, synek w szachy jakoś nie bardzo. Zwykle to tak nie jest, że dzieci idą śladami rodziców w jakiejś specyficznej pasji, czy coś w tym stylu. Znaczy tak zwykle nie jest, więc bez zmuszania, bez zmuszania zdecydowanie. Tutaj C5 będziesz chciał zagrać, tak? No będziesz chciał zagrać C5. Dobra, zagrajmy tak, żeby gońca wstawić, bo jeżeli zbicie, to mi się wydłuży goniec po prostu. Też to może być ok. Według tutaj moich przemyśleń. A teraz będę chciał też F4 zagrać. I to wzmocnić. Z
dobrze dla niego. Teraz aha, F4. Nie no, F4 muszę zagrać. F4 chyba muszę zagrać. Potem tu. Jak tak, to tak. Tak, tak. Coś takiego widzę. Może być to ciekawe. Tak, ja wiem, że ty chcesz mi tutaj zrobić krzywdę, mój drogi przeciwniku. Tak, zagram, żeby hetman był broniony. Jakaś wieża D1. Może ta wieża w sumie? Bo już tutaj się ta linia nie otworzy tak szybko. Okej. Okay. Sprytnie w sumie. Może tak? Ach, takie gdybanie. Może to, może tamto. Mam pomysł. Tu. Mam plan, mam pomysł. Aha, mam pomysł. To może wypalić, tutaj będę chciał zbić. Dobra, tak, hetmanem z szachem, koniec. Tu będę bronił. I teraz grozi wzięcie na C5 i szach skoczkiem. No musi skoczkiem ruszyć. Aj, nie musiał skoczkiem ruszyć. Kurczę, tu mam związanie bardzo nieprzyjemne. Aha, mam jeszcze ruch B4. A tak, to tak chyba. Dobra, jakieś komplikacje są, ale może to nie jest takie złe. A to było sprytne. A, pionka mi po prostu wziął. Drugiego też weźmie. Kurczę, ale mnie ograł w tej taktycznej batalii. Niestety. Tego się nie spodziewałem. No tak, za dużo wisiało. Idę po to. Muszę coś w tym stylu zrobić. Nie, tu podstawię, tak. Tak, może. Dwa pionki mniej, to jest dużo. Żeby to był jeszcze jeden pionek mniej. To jak cię mogę? Do góry. I co, tutaj próbować? Robi się ciężko. Wymieniać pewnie, co on tutaj chce. Tak nie może, bo tutaj ma fajnego szacha. Myśl, Krzysztof, myśl.
zmiana. Co teraz? Uda mi się to zremisować. Może tak. Nie, jest to remis. Wiadomo, że może próbować, ale to jest remis. Gorąco, bo zszedłem z diagonali. Wracam. Kurczę, żebym tego nie przewalił. Mamy to, moi drodzy, mamy to remisik. Dobrze, dobrze, mamy ten remisik. To jest dobry remis, to jest bardzo dobry remis. Jak to było? A nawet tutaj, gdzie ja błąd popełniłem? F4, ok, tutaj. Hetman D3 w ogóle dobrze, najlepszy ruch. F6, a skoczek A4, ja nie widzę takich prostych ruchów. Miałem tutaj nawet bardzo dobrą pozycję, jak widzicie. No nie widziałem. Ten ruch zły? A trzeba było po prostu wybić. Tak po prostu. Pozycyjnie grać. A ja już szukam komplikacji, jak zwykle. Ale to nadal nie ma jakiejś wtopy. Tutaj źle zostało to zagrane. B4, ok. B4 od razu tego końca unieszkodliwić. No to wszystko jasne. A tak to się porobiło. Ale nadal, zobaczcie, nie jest aż taka ogromna przewaga czarnych. Jest przewaga, dwa pionki. No był gość do ogrania, był. To macie rację, był do ogrania. No ale tutaj walka o remis. Dwa pionki mniej, no i uff, że tak powiem. Dobra, kolejna partia. 2800, kolejny FM. Co jest dzisiaj z tymi FM-ami? Czemu siedzę w czapce? Bo lubię. Bo lubię mieć na głowie trochę. Więc mam i czapkę, sobie siedzę w czapce. Czasami lubię. Dobra, żarty żartami. D4. Idziemy z G6. Ok, no to co? Teraz chyba gramy normalną królewską indyjską. Skoczek D7. E5. Ok. C6. To bitka. Dobra. Spróbujemy tędy coś tam podziałać. Lub tutaj, tylko tego ruchu nie chcę. Jeszcze jakiś H6, chociaż nie chcę takiego ruchu grać. No ale muszę. Ale muszę, bo chcę konkretnie zagrać F5. Tu nie ma czasu na wymysły jakieś.
Ha, tak. I tutaj strzał. Dobra, to nie jest takie proste, jak widać. Spróbuję tutaj coś podziałać, tak. I wtedy zagrać F5. Skoczki kieruję w stronę króla. A może tak? Czy to wymiana? Niech będzie tak. Może tu? A, tu się zakryłeś. To tak. Wchodzę figurami na gościa. Gram zaraz F5. Jak zagra tak, to tutaj mam strzałkę. Niech się boi. Trzy figury niech go atakują, niech się boi. A tu plan jest prosty, pionem do przodu i szachmat. Wieża C8. Oczywiście jakiś ruch A5 jest, tak, żeby tutaj nie było hetmana na przykład i F3 będzie mógł zagrać, ale tak. Aha, tutaj skoczek, dobra, tam jakaś wymiana. No lecimy z tym ruchem, mam nadzieję, że on nie jest błędny. Chociaż tak jeszcze mogę wtrącić. Mogę wtrącić, mogę czy nie mogę? Szach. Aha, on będzie królem po prostu. Potem gońca poprawi. Dokładnie. Czy tam nic nie ma? Bicie tutaj. No raczej nie, może chyba grzecznie wrócić po prostu. On gońcem zagra, się poprawi. Powrócę hetmanem. Tyle. Też taki ruch będzie ciekawy w sumie, żeby tutaj napierać. Tutaj, aha, wymuszasz mi bicie skoczka. No trudno, muszę to zrobić. Co, wprowadzam wieżę. Tak. Nie tą wieżę wprowadziłem, bo koniec bym mógł zagrać tutaj. Skoczki trochę mi się poplątały, gońca nie mam, szkoda. Zawsze takiego ruchu. Co tutaj? Naprawdę? Tu jest bicie. Zapomniałem o tym. Aha, tutaj też będę miał jakieś bicie i jakieś tam komplikacje znowu. Aha. A, idę tym hetmanem do środka. Tutaj niech stępem atakuje gońca. Jak tak zagra, to zagram tu. Jak mi będzie gonił. Aha, tutaj będzie wisieć wtedy. Potem jakieś strzałki tutaj nastąpią. A ja chciałem właśnie albo tak zagrać wieżą, albo tutaj. Jeszcze oczywiście hetman może ruszyć. No tak, ruszył. Co mógł innego zrobić przecież? A tak mogę. No tak zrobię, żeby nie wymienić hetmanów w grozie skoczek F4. Teraz też tutaj coś można poplanować. Niech się boi, trzeba go atakować maksymalnie. Jak z czasem to wygląda? Przestawię wieżę tutaj i będę chciał utworzyć pozycję. Tu na szczęście nie może tak, bo tu. Ok. Wzmacniam i tu będę chciał uderzyć. Aha, goniec tu jeszcze może. No właśnie. Dobra. Strzałka. Nie ma wyjścia, trzeba święcić. Tu odejście z szachem. Chyba się zapultałem, ale może to on się zapulta. Tu? Tutaj? No świetną grę. Tu powinien wybić. Wybił, skubany. Posłuchał się.
Dobra, wybijam po prostu. Może wymienić hetmany. Wyprostował pionki. Tu mogę, tu mogę. Tu nie mogę. Tak, muszę. Ok, wezmę kolejnego pionka. I tutaj. Tam jeszcze widełki będą grozić. O! Się udało to zrobić, więc jakaś tam. Aha, z szachem, kurczę. Niestety. Z czasem wygląda to niestety nie najlepiej. Aj, podstawiłem. Kurde, czas mnie gonią. 2 sekundy, co nic nie mówicie. Ajajaj. Kurczę, no. Wtopa. A szkoda, bo partia była wyśmienita. Aż zerkam szybko. Na ostatnim pionku mnie złapał, ale tu się działo, ale mi się podobała ta gra, słuchajcie. No takie partie mogę przegrywać, bo przynajmniej gra była świetna. Tak mi się wydaje, bo czułem się tutaj świetnie, po prostu świetnie. Były komplikacje, tam pewnie bardzo dokładnie trzeba było pograć. No zaraz mnie silnik zweryfikuje. Hetman G5, ok. Już trzeba było bić na G3. Patrzcie, w tej sytuacji. Nie gorąco mi w tej czapce? Nie, nie gorąco. Witam, 50 Johnny, witam serdecznie. Kurczę, słuchajcie, już każe bić, nie? Już każe bić. Poszło tak. Skoczek G3, no to bez wyjścia, ale to też dobrze. F4, bicie tu. Wieża E7, czyli cały czas na rozwój. Kurczę, zabrakło mi takich ruchów. Właśnie coś czułem, że tu muszę figurami grać, tylko nie widziałem jak. Trochę się zapultałem. I co? Dużo pionków w tej pozycji mam. G2? Co to za ruch? Król bije, wprowadzić wieżę. O matko jedyna. Dużo pionków, tylko że no właśnie, nie do końca wiadomo, czy to jest takie dobre. Ja się tu poplątałem, bo ja myślałem, że tutaj już odbijam figurę. Właśnie, G2. G2! G2! Tak. Król odchodzi gdzieś tam i wtedy tu. Na jedno wychodzi. A co z tym? Aha, bo tu wieża wisi za darmochę. No, i to bym może utrzymał. Kurczę, szkoda. No to już się posypało. Czy na końcu w ogóle już miałem wtopę? Można było pasywnie bronić, nie? A tu w ogóle, no tak, no tu w ogóle nie przewidziałem, że ten pionek mi ucieka. Dobra, trudno. Fajna pozycja była, mi się podobało. Nie wiem jak wam, ale mi tak. Siema, Krzysiek, super ostatni tytlet i z partią z Dudą wczoraj oglądałem. Dzięki, dzięki, ale to nie był ostatni, wieczorny jeszcze był, ale tak, dziękuję. Wiem, o który chodzi odcinek. Dobra, 1,5 punkta, ale po pięknych partiach, choć zawsze wtedy brakuje punktów. Są piękne partie, brakuje punktów. Dobra, lecimy. E6, ok, C4, F5. No dobra. F5 zagrałaś, przyjacielu. Idziemy sobie w domek białymi. Okay.
Czasami jak skoczek zagra, to można kopnąć, tu nie można zbić, bo tutaj pionek wisi, a rozszczepienie, ten pionek za tego to super, białymi. Ale gość widzę, że jeszcze wie, o co chodzi. Może tak i tak. E5. Można wybić tam, spróbować. E5 zagrał. No to spoko, bijemy. Otwieranie pozycji tutaj jest dla mnie ok. I tak wchodzimy sobie. Tu grozi, więc on musi coś zrobić sensownego. Fajnie, że tego ruchu nie ma. A czy się przydało? Tak, to jest mój talizman, Szumi. Dzięki, że podpowiedziałeś wszystkim. Dokładnie, to jest mój niezawodny talizman. Może tutaj w sumie, ale wieża D1, wieża D1 trzeba było. No jak bicie, no to zawsze można wybić. Taki ruch pewnie będzie grany. To można wtedy kopnąć. Zobaczę, nie, kopnąć nie można. Trzeba będzie się przyznać do błędu, wrócić skoczkiem, ten wejdzie. Nieprzyjemności mi się robią, ale muszę zagrać chyba tak. No nie, robią mi się nieprzyjemności jednak. Oj, wielkie. Pogramy jak Cajmer. Wieża D1 trzeba było grać. Z gońcem się wstrzymać. Nie, coś mogę tu potracić. Po tym ruchu chyba trzeba będzie zbić. Oddać pionka. Aj. Aj, 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 aj. Kolejny FM. Co z tymi FM-ami się dzieje w ogóle? No właśnie. No, no dobra. Bijemy tak, no pionka oddam, niestety oddałem pionka. Nad czym dumasz? Tak, chcesz pewnie zagrać. Możesz. Nie będzie to złe chyba. Chociaż tutaj tam skoczek wyjdzie sobie może tędy. Minuta na zegarze u niego. Nigdy nie zwracałem na to szczególnej uwagi, ale teraz zwracam. I wieża D1 szybciutko. Do gry wchodzi. Tak, tak, to tak, dobra. F3 koniecznie. Jak inaczej się rozwijać? Co? A ty. Spryciarz. Niech będzie tak. Skoczek tu, pion mniej. Kurczę, co on mi tutaj wydziwia? No dobrze gra, no to są takie fajne w sumie posunięcia, żeby gońca mi zatrzymać. Skoczek musi wyjść, tu naciskać przy okazji. Wymiana, wymiana. Może tak? Żeby tam celować w pionka. Jakoś dziwnie gra gościu. Czy mam takie wrażenie, że dziwnie? Już nawet tak mogę i tam palnąć. O, to tak, zagramy. Tak zagramy, bo bije tu, atakuje i atakuje tu. Tutaj musisz chyba. Chyba tak, koniec. Tak nawet? Wow. Tu grozi, ale spryciula. Spryciula, spryciula. Bez dwóch zdań. Skoczek silny. Właśnie. To podważamy szybko skoczka. No tak, jeszcze spróbujemy mniej wymieniać.
mało czasu. Jakieś takie ruchy tego typu. Do wieżówki przechodzimy, ale odzyskuję pionka chociaż. Okej. No jak tego chcesz atakować, to dla mnie lepiej. No wieżówkę mogę grać. O! Dziwne. Tu. Dobra, tak mogę. Szacha da. Ale pionka zyskuje. Dobra. Zyskuję pionka. Jakby to rozegrać? Tak, jeszcze. Tak, nie wiem, czy to dobry ruch, ale spróbuję. Co ja zagrałem? Gdzie ta wieża stała? Czas mu spadł na szczęście. Masakra. Czy ta wieżówka była wygrana? Żeby 7. Jak to dokładnie trzeba grać? Dobra, jest punkcik, słuchajcie. A, trochę szczęścia trzeba mieć. Uff. Dobra, 2,5 na 4. Jest dobrze. Dobrze, moi drodzy, co tam dobrego u Was? Piszcie, proszę. Po czwartej rundzie jest troszkę przerwy. Jakieś partie trwają? Nie. Dobra, czekamy sobie na rundę numer 5. Dobrze jest. No już mamy niedługo wrzesień, zaczyna się sezon, moi drodzy. Przypominam, że niedługo zacznę tworzyć grupę dla dorosłych. Tak sobie pomyślałem, że w tym roku to stworzę. Oraz grupę dla dzieci, o ile się zgłosi, a na razie dorośli mi się zgłaszają. Do 10 osób. To jest to grupa online. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do mailingu. Ale już nie będę tutaj w sumie o tym gadał. Czy mam zagrać jakiś mega niestandardowy, podkręcony debiut dla widza? Ale w Title Tuesday trochę mi szkoda. Może w innym wydaniu to tak. Kończą się wakacje i promocje w Biedronce. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Gramy swoje, tak. Też jestem tego zdania. Dobra. Dobra, spoko. Spoko. Czy jest tu jakiś Polak na horyzoncie? Dudy nie ma, co? Duda nie gra dzisiaj. Może jakiegoś się turniej szykuje. Firuż Dża na pierwszym miejscu póki co. Zresztą dużo jest tutaj czwórek. Więc okej. Okay. Zawsze po czwartej, ósmej rundzie jest jakaś tam przerwa. Po czwartej rundzie w ogóle ta przerwa trwa najdłużej. A potem już jakoś leci.
A, przecież ja mówiłem, że 7,5 punkta fajnie byłoby zrobić, nie? To już jest 2,5, więc ta połówka jest zrobiona. 5 punktów jeszcze się by przydało. Więc 5 z 7, no, będzie niełatwo, ale jest wszystko to możliwe. Ciśniemy na rekordzik, ale byłoby super. No w ogóle, ostatnio się też troszkę stęskniłem za tym graniem w Titled Tuesday, przepraszam. Język mi się plącze. Czysty pion więcej i czysta symbioza. Mylą mi się wasze niki z tego, że jesteście tacy czyści w samym początku. A w ogóle gdzie to jest jakiś nick? Lubię placki czy coś w tym stylu. Zresztą czasem fajne macie te nazwy swoich ników. Dobra. Czekamy, panie Czeskomie, czekamy na kolejną rundkę. Oczywiście będą tutaj również uwzględnione rozdziały na YouTubie, więc będzie można sobie przerzucać. Najczęściej właśnie tutaj te transmisje to na czym oglądacie? Tak, jestem właśnie ciekawy, czy z komórki lecicie, w ogóle z laptopa, czy tam z kompa, czy też z telewizora, bo też i tacy widzowie są. Tak jestem, to jest czysta ciekawość, dajcie znać proszę na czacie, będzie mi miło. Szachuś pan był zajęty. No jo. Szachuś.pl, szachus.pl, moi drodzy. A, chyba już całe życie przy tej nazwie zostanę. To miała być nazwa kojarząca się dzieciom z przedszkola, gdzie są robione szachy. I faktycznie dzieci pamiętają tę nazwę. No a już niech tak zostanie wszędzie. Na rzutniku najlepiej. Z komóreczki, laptop. Okej. Z telefonu, najlepiej wieczorem, akurat przed snem. Oj, przed snem, tutaj ekran włączać. Na kompie, dzięki serdeczne za info. No dobrze. Dobrze wiedzieć. Ale kilku widzów jest tylko zaangażowanych na czacie, moi drodzy. Jest tyle was na widowni, a nikt się nie chce odzywać. Znaczy nikt. Kilka osób się tylko odzywa. Dobre i to. O, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z was się wybiera. Wybieram się na turniej 8-10 września do Katowic. Na turniej przyjaźni polsko-węgierskiej, więc tam będę grał w szachy, też jadę troszkę w innej sprawie, ale będę. No ale w turnieju wystąpię. Jeżeli ktoś będzie w Katowicach w tym czasie, polecam. Zresztą warto. Świetny turniej, więc kto już był, to wie, a kto nie, ten powinien przede wszystkim tam się udać. Wspaniały turniej przyjaźni polsko-węgierskiej, Katowice, 8-10 września. Ja mam spokojny głos. O, poczekaj, jak ja zacznę mięsem rzucać, to mnie poblokują na wszystkich serwisach. Dobra, za chwilę jedziemy z kolejną rundką. No. Przerwy są spore. Czwartej. Tak, turniej, że czapki z głów, tak. No, w tym turnieju nie zagram w czapce, spoko. Jeśli o to chodzi. GM. Mamy GM-a. No to ja ci mamy 2713. GM. Może rzadko gra. Arcymistrza w chipsach nie dają. Lećmy E5 w takim razie. Solidnie spróbujemy. Okay. Niech będzie tak.
mi nie wyleciał. Cztery, ciekawe posunięcie. Dobra, H5, no. Właśnie. Tak czułem, że przegnę i nie zrobię roszady. Coś mi w debiucie nie wyszło. Spróbuję tego gońca stąd wyrzucić. No roszady już nie mogę zrobić, ale hetman E7 jakieś będziemy kombinować. No mam tu bardzo trudną grę. Tak jeszcze można w sumie. A tymi skoczkami pomanewruję. Co? A tak? Nie no. Biorę tego. One 7. Nie wiem co to za poza. Bardzo kombinowana, ale podobają mi się te pionki, które będą tam, mam nadzieję, stały wieczność. Oj, muszę tak niestety pograć, bronić tego pionka. Skoczek mój najlepiej nie stoi. Goniec też nie. Gońca bym przerzucił tu chętnie. O właśnie. Tu przerzucę gońca i może będzie nie najgorzej. Teraz będę godzien zrobić roszadę chyba. A i skoczek może zmienić mi na C6. No właśnie, dopiero teraz to dostrzegłem. Trudno, kolejny pionek. Ale on nie ma roszady, może będzie miał problemy. Jak skoczek tu, to tutaj, koniec partii. Będzie miał problemy. Będzie miał, czy nie? Szach jest. Kurczę, nie będzie miał problemów. Co GM, to GM. Kurczę, balans, no. Coś. No z roszadą u niego jeszcze może to być problem. Kurczę, szkoda, że mi tak to się ułożyło, no i dodałem te dwa pionki w sposób tak prosty, że aż żal, wiecie, co ściska, no. Tu jeszcze coś tam podwisa. Muszę coś tam grać, no muszę coś tam się rozwijać, kontratakować, nie mam wyjścia. Co ty mi, arcymistrzu, robisz? Stoi to fatalnie. Fatalnie to stoi, niestety. Muszę grać coś. Tu mi zwiążesz skoczka na amen, co? Chcesz to uczynić?
O, tam mam opcję teraz jakąś ciekawą. Już nie mam. Dlaczego on tak mi dobrze zagrał? Czasu mało, co? Czas mnie goni. Dobra, lecimy tak. Blokujemy. Na E3 jest bicie? Możliwe, że to jest bardzo niebezpieczne. Król schodzi na E3, chce palnąć. Się gorąco. Ojej, tu szacha podstawiłem. Też coś podstawił? Ojej, podstawka, no. Dobra, wtopa. Ajajaj, szkoda. No szkoda, szkoda, bo działo się tutaj dużo. Czegoś nie wykorzystałem, tak czuję w kościach. Zaraz mi to silnik przedstawi, no. Nie można tak, Krzysztof. Czułem, że coś tu jest na rzeczy. Dlaczego ja tu nie zbiłem? Nie mogłem? A. Hetman tu potem na końcu. No nie mogłem. Partia dzika, mega dzika, ale działo się. No arcymistrzów tak trzeba. Koń E3 dobrze. No tutaj wiedziałem, że jest całkiem sensownie. Jakoś dokładniej trzeba było tu grać. No tak, no tutaj zagrać, wyprowadzić gońca. Dlaczego ja w ten sposób nie gram? Nie rozumiem tego. Po co Hetman E7? Bez sensu. Tu się zapultałem, dużo czasu straciłem. Jestem ciekawy, czy tylko później czegoś nie miałem fajnego. No i tutaj co? Hetman C7. Zbił. Ojej, to nie jest najgorzej. Goniec zbił. EDCD. To naprawdę jeszcze nie było tragiczne, jak widać. No na pewno wtopa była. No na pewno. Ale się działo. Skoczek, wieża, no właśnie. Goniec F5. I potem tu i zeskiwałem jakiś materiał z tego, co widzę. Myślałem, że tu już coś go mam. Hetman się zasłaniał. No tutaj czułem, że już jest nieźle przecież. Hetman D6? Ale Hetman D6 i co potem? Aha, tutaj wtrącenie. Ajajajajaj, no to są właśnie te niuanse, których nie widzisz na sekundach, co nie? Skoczek D6, wow, jaki ruch fajny. Tu trzymać i tu trzymać, wow, to był piękny ruch, skoczek D6. O, zafiksowałem się, skoczek tu za daleko trochę od akcji, on się tutaj... No zobaczcie, jak się nie godzi ta pozycja w ogóle. Remisowo, oczywiście remisowo, ale tutaj no... No nie było czuć, tak. Zgadzam się, że nie było tutaj
Czuć tej siły arcymistrza zdecydowanie. Dobra, kolejne FM. No, ileś tych FM-ów dzisiaj? Lecimy. Dobra, teraz wygrywam 3 z rzędu, bo już po prostu jestem wkurzony. Ileż można po prostu przegrywać takich partii. No dobre partie, ale przynajmniej to jest plus, że partie są całkiem sensowne. No takie, że dzieje się, że nie jest do jednej bramki. Póki co. No jedziemy. Okej. Tak myślę. Tak grał gdzie kiedyś Garry Kasparow. No więc tak zagrajmy. Tak grał Kasparow. Kasparow tak grał. E4. I się bój. Tu oczywiście jeden błąd czarnych i czarne są w klopie. Także brzydko się wyrażę, ale tak zwykle jest. Nie wiem, gdzie ten błąd mogą popełnić. Tylko zagram tu. Aha, chcesz mi wymienić figurę. To zaraz ja mogę być tutaj. Wy. Głębokim. A tak. Żeby przytrzymać gońca, nie dopuścić go do ruchu pionkiem D. Ojej, tu podstawiłem. No dobra, ale zagram tak. Jak tego gońca mi odda, to może będę jeszcze żył. No ale to na pewno nie było dobre. Podstawiłem. Oczywiście, że podstawiłem. A, trudno. Dwa pionki mniej, jakość mniej. Jakoś to będzie. Tu ci zagram, dam ci zaraz tam mata. Nie ma siły. Jakoś goniec wejdzie, coś tam będę mieszać. Tak, tak. No, no proste chyba ruchy. Okej. O tak. No wiem jak to wygląda. Wracam, chcę dać ci mata. Jeszcze nie wiem jak, może tutaj zagram za chwilę. Ale zawsze ma taki ruch niestety. O, skoczek C6 i on chyba już ma okej pozycję. Trzeba czarować jakoś, no właśnie. Jakby tu poczarować. Skoczek musi wejść do gry, przypilnować tego miejsca. Może jakoś tak coś F6 wymusić, tylko po co? Nie wiem, może potem tu na to trzeba uważać. F6, no tak. Hetman fu 6. Fu. Tak będę go próbował gonić. Jakiegoś może pionka skrobne, może coś tam się uda, no. Mam mniej czasu, niech panikuje. No dobra, on tu oddaje już jednego pionka. Trzeba wziąć. Jakiś taki ruch teraz grozi. Ciekawe, czy widzi. Widzi! No widzi. H4. Niech już tutaj coś tam się szykuje. Nie jest źle. A dlaczego ja tu nie zagrałem? Dlaczego ja tu nie zagrałem i nie wygrywałem partii? Niech tym ktoś powie. No masakra po prostu. E5 miałem. Przecież mogłem odbić potem gońcem. Nie no, gram z leszczem po prostu. Gram z leszczem. A sam jestem leszczem, jak tak podstawiam. What? Biorę i tak będę chciał zagrać, żeby mieć E5. I bronić skoczka. Tak? A, tu mam szacha i potem tak. Dobra. Jeszcze jak cię mogę. Tu grozi w ogóle teraz. O, właśnie. Krzysztof, może wyjdziesz z wora. A co tutaj?
Wybił. No tak czułem, że też może wybić. Coś takiego może zagrać. A jak zagra tu, to wtedy ja gram tak. I co mi teraz zrobisz? Grozi wzięcie tu, nie możesz tu, ha, ha, ha. I będzie bicie tu, mój drogi kolego. Mam cię! Mam cię! Tu szach jeden jest niegroźny, figura więcej. O, z dalekiej podróży Krzysztof wrócił. Z bardzo dalekiej podróży. Mamy to. Mamy to. Jest, mamy to. Moi drodzy, GG. Ajajajajaj. 3,5. Teraz tylko same zwycięstwa. Nie ma tutaj już większej siły, która by mogła mnie powstrzymać. Jedziemy. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze gra. Chyba nie, z tego co widzę. Sobie cierpliwie poczekamy. Czy grają? Grają. Hikaru. Zobaczmy Hikaru, co tu Hikaru tutaj gra. Remis, co? No to jest właśnie to. Hikaru będzie grał taką końcówkę. No będzie grał, no. To jest gość. Remis, no. No ale to wiadomo, że będą sobie grać. A ile Dawid ma punktów, jeżeli gra? Kramnikach sobie chętnie zobaczę. Kramnik to był kawał szachisty kiedyś. Kawał szachisty. Co to za pytanie, czy idę na wybory? Pomidor. Idę. No i co, ten pionek ma problem. Oj, panie Kramnik, będzie ciężko. No ale tak, to jest słusznie, no bo on próbuje coś tutaj ugrać aktywnością. A sprytnie. Ajajaj. O, wieża. O nie? Wieża jeszcze nie zginęła. Niestety, niestety, niestety. Kramnik poległ. W tych szachach błyskawicznych już tu ze mnie jest. Griszczuk też jeden z moich ulubionych zawodników. Ale przegrał. Mr. Griszczuk. Kuba Kosakowski. Zobaczmy Kuba. Kuba Czarnymi. Kuba Czarnymi. No i zobaczcie, no i tak się gra w szach. Można. 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 Czy widziałem film Dawida o twojej partyzjancie? Tak, widziałem. Bardzo fajnie przedstawił to. Podobało mi się. Może jakiś march czapki dla fanów? Ojej, co to za pytanie? Kuba wygrywa. Raczej wieżą potrafi matować. Prawie arcymistrz polski, świeżo upieczony. Widzę, że komuś się nie podoba mój speedrun. Jak ktoś nie rozumie idei speedruna, to przykro mi. No ale nie dogodzisz wszystkim ludziom na świecie. Niestety nie. Jak wirtualny ranking ma komuś coś znaczyć, to naprawdę gratuluję. Ranking wirtualny to ranking wirtualny. Ale dobra, nie będę tłumaczyć, nawet nie będę odpisywać na takie komentarze, wiecie, bo naprawdę... żal ściska, bo
Człowiek chce robić dobrą pracę, pomóc innym w podnoszeniu poziomu gry. Ja tu się nie chcę wywyższać, ale na pewno jakąś cegiełeczkę się dokłada. A ktoś tępi, no to niech nie ogląda tam. Mam tu gdzieś. Już naprawdę. Tyle czasu już na tym YouTubie jestem i się troszkę uodporniłem też na takie rzeczy. No nie jest to miłe, ale nie mój problem. Ktoś ma z tym problem, to jest jego problem. No i co tutaj, panowie będą grać do co? Do końca świata? Panie Gatakamski, no. Panie Jospem. Białe chcą wygrać, świetnie. Remisik. I tutaj też koniec. Ok. Lecimy dalej. Karol Kacprzak. Znowu młody mistrz FIDE, moi drodzy. Znowu młody mistrz FIDE. Ja to się z tą młodzieżą to mam, nie? Dobra. Idziemy. Obrona pirka. Obronę pirka. Grać trzeba. Hop. E5. Okej. No i tak tutaj poderwiemy centrum sobie. Mądrze, mądrze. Tędy spróbujemy coś podziałać. W ogóle nie wiem, czy tak mocno nie trzeba zagrać. O, ciekawe. Lecimy. Nie ma się co szczypać. O tak, szukanie tutaj słabości. Mądre, mądre to. Król H8 miałem w planach. Ta pozycja nie jest przyjemna w ogóle czarnymi. Niech mi ktoś podpowie, bo mi się pozycja bardzo podoba. Aha, skoczek D7 podstawiłem. No to już mi się nie podoba. Znaczy tam walnę na B2. I aha, tu mi kopniesz. Ajajaj, no dobra, muszę coś tak. No tak, podstawiłem znowu jakość. Jak to szachuś u ciebie bywa, jakość podstawiasz. I męczysz się z tymi juniorami. No dokładnie. Męczysz się, męczysz. Jakby tutaj sprytnie pograć, Krzysztof. Jakby tutaj sprytnie pograć. Dobra, tak trzeba chyba iść odważnie. Może zbyt odważnie. No właśnie. A, i tu podstawiłem. Zbyt odważnie. Dokładnie.
Dokładnie, zbyt odważnie, no niestety. Taki ruch, żeby schować króla, ale to już jest raczej pozamiatane. Coś tu popodstawiałem. Niestety. No tak, jeszcze spróbuję zaczepić F4. To też mądre zagranie. Nie no, muszę chyba przepchać. Wiem, że to nie jest dobre, no ale stracić pionki kolejne też nie fajnie. No tak. Okej. Niestety moja przyszłość w tej partii jest nędzna. Nędzna. Bardzo nędzna. Jakiś D3, nie wiadomo skąd. No tak. A, dostaję mata tutaj, dobra. Niestety, no, podstawiłem tam, kurczę, znowu, wiecie co, ile partii było, niech mi ktoś powie. 7, jeszcze 4, no to muszę wygrać wszystkie, jak 7 partii było. No, klątwa FM-ów, dokładnie, to się zgadzam. Strasznie dużo tych FM-ów dzisiaj. No co, no tutaj dobrze, fajnie się grało, no co, E5, tak, skoczek wleciał, moja gra. Może F5, zawsze, no to może, no to wiadomo, że to trzeba dokładnie grać takie pozycje, ale się chce. C6, wszystko fajnie. A5, okej. Okay. D5. Krzysztof, dlaczego nie grasz D5? Do centrum. A tu już zaczęło się moje kombinowanie. Znowu D5, F5, tutaj bitka. Ja myślałem, że to mam świetną pozycję, słuchajcie. D5, wtrącenie. Dlaczego nie zagrałem D5? Ja nie potrafię tego wyjaśnić. Jakbym zagrał D5, to byłoby fantastycznie. Byłoby fantastycznie. A co ja zbiłem tu, tu? Aha, no i podstawiłem, grając teraz D5. Po prostu podstawiłem skoczek D7. No co, jakbym zagrał tak, no to byłoby, no byłoby grane dalej, no po prostu. Ajajaj. Żadnej kontry nie potrafiłem złapać nawet. Skoczek D6 każe grać. Aha, skoczek D6, on tutaj i ja tutaj, że tam niby coś na F2. Może, może. No wiadomo, że im mniej figur, tym dla niego lepiej. No to już jest totalny wór, tu naprawdę nie ma co grać, tak? No niestety. Tutaj żadnych już szans praktycznych nawet nie miałem. Sobie zdaję z tego sprawę, że tutaj nie było łatwo. Dobra, trudno. 7 rund, dobra. Teraz 4 na 4. Koniec. Robię 3. 3 z rzędu i ostatnio o wszystko. 3 z rzędu i ostatnio o wszystko, moi drodzy. Tak będzie. Koniec z tym. Koniec. Koniec. Wszystko przez ten komentarz. Niepotrzebnie czytam teraz komentarze. Pozdrowienia, Rosomak.
Nieważne, jak tu będzie na przykład jakaś pani FM, zapraszam. Już nieistotne, kto tutaj do mnie dołączy teraz. Już jestem teraz wnerwiony. No nie, no taka złość sportowa, no wiecie o co chodzi. Po prostu teraz bardzo słaba partia, bo podstawiłem. No nie lubię podstawiać, no nie lubię tak przegrywać. Wolę po walce jakiejś takiej słusznej, a tutaj po prostu podstawiłem i do jednej bramki było. Nawet kontr szans nie miałem. No trudno. Tak to już bywa. Jakiś Polak gra, Rafał, BLC. No co jest? Nie, to nie po... A, Polak. Okej. Okay. Co tu się dzieje? No mat w dwóch, skoczek i wieża. Tu jeszcze walka trwa. O, to dobry ruch był. Broniący chyba wszystkiego. Praktycznie. Białe mają wygraną w tej pozycji? Jak to jest możliwe? Nie, mat! Znowu ten mat, słuchajcie, ten motyw. Ja cię kręcę. Widzieliście to? Białe mają wygraną, wystarczyło zagrać tu. Znaczy, to się łatwo mówi oczywiście podczas gry. Dobra. Później. No, no, w końcu jakiś nie FM. W końcu nie FM. I M. Nareszcie. H6? Co to za ruch? Tak się gra? A, bije. I zbije sobie, a dlaczego nie? No to wieżyczka wejdzie do gry. Hetmański jak hetmański. Hiszpan może będzie narwany, zobaczymy. C6 pewnie załaduje. Zwykle to tak bywa. No spokojnie, trzeba ruszadę zrobić. Skoczek, no właśnie, tu będzie bić i zagra mi tak. No dobra, zbiję E5. Tak powinien grać. Ale pewnie zagra inaczej. Tak jak sądziłem. Dobra, gramy wieżą. Już teraz E5 ciężej zagrać. Ciężej zagrać E5, bo już na F7 wisi. No FM słabych, IM słabych lotów widać po tych ruchach, tych planach, co tutaj wykonuję. Znaczy, wiecie, ja nie chcę tak oceniać, tylko nikogo urazić. Tylko po tych ruchach tak twierdzę, że słabo zagrał. Może nie jest takim słabym IM-em, tylko po prostu słabo zagrał te partie. Czy na razie, według mnie, ale to jeszcze jest mnóstwo gry. No C5, bo chcę tu wejść. Przecież. Każdy chce wejść gdzieś, że tak powiem. Się ugryzłem w język w ostatniej sekundzie. No dobra, lecimy tu. Okej. Okay. Lecimy tak, tu wisi, tam. Też wisi Anand. No i tutaj lecimy. Aha, bicie tu grozi. Podstawiłem znowu. Ale nie, bo tak. Ale nie. On zbije tym najlepiej. Tu. Ojej, podstawiłem chyba. Podstawiłem! Ale będę miał super aktywność. Myśl pozytywnie, Krzysztof. Super aktywność taką, że się nie pytaj. Tutaj grozi. Ha, tutaj grozi teraz. Lufcika nie mam. Jak on to dostrzeże, to będzie dobry. Tak w sumie można było zagrać, bo jeszcze tutaj było i takie coś. Hetman na C2 powinien uciec, żeby dotrzymać wieżę. Ale poszło inaczej. Cieszę się i teraz gram tak.
No i później biję tu. I gramy na aktywność. No gramy na aktywność, no gramy na aktywność. Ja mam wyprowadzone figury, a ty nie. Okej, to było mądre. Muszę zbić. I zagrać, tak. Bo jak zbiję pionka, zbijam tu, zepsuję mu strukturę, dam szachę, odbiję pionka, struktura będzie słaba. No dobra, nie jest to może wygrana. Łapo, teraz jest. Szach. Teraz, mój drogi przyjacielu, to chyba jest. Tylko pytanie, czy brać pionka? Dobra, brać, bo w sumie to nie wiem, co grać. O, naprawdę inaczej wieża C8 zrobić. Dobra, to jako problem. A4, król już będzie miał furtkę. A tutaj to już się czuję super. W tej pozycji fatalnie gra. On w ogóle gra pode mnie, żeby tylko dać mi wygrać pewnie. Chce mi tak po prostu wymienić. No dobra. To wymienimy. I tak. Takie rzeczy grożą, panie przyjacielu. A, goniec F7 masz, słusznie zresztą. Zagramy tutaj, będziemy celować w tego pionka. Ty zagrasz tak, a ja zagram tak i wymienię wieżę, wejdę tu i wygram końcówkę. Że widzicie, FM-owie jak ładnie grają, a IM-owie mają problem. Choć on tutaj, ale może go wytępuję. Powinienem go wytępować, tak. Król chodzi świetnie na F. O, jakiś szaszek. Pionek. Nie, w ogóle gość nie ogarnia kompletnie szachów. Wybaczcie, że tak mówię, ale to. No idzie to na forum. Jakby nie szło, no to też bym tak gadał. Ha, obraził mnie. Widzicie? Zaraz wam tutaj kamerkę przerzucę. Widzicie, co napisał na dole? Co za baran. Przegrywać nie umie. A, to Hiszpan. Wszystko jasne. Temperament. Dobra, 4,5. Mówiłem, że robię z rzędu wszystkie teraz punkty. A tak będzie. 4,5, 4,5. 4,5 na 8. No dobra. 4,5 na 8. Jeszcze dwie partie, a potem ostatnia już o wszystko. A, tam nie będę go zgłaszał. Dajcie spokój. Niech się wyżywa. A dlatego mam też czat zablokowany. W sumie chyba kiedyś jakieś były poważne zawody, trzeba było zablokować czat. I tak zostało. W sumie to mądre. No widzicie, ludzie są różni. Aj, dobra, słuchajcie, dajcie spokój już. Nie gadajmy o nim, nie zasługuje na tyle czasu, żeby o nim rozmawiać. Co tutaj się dzieje? Hikaru gra. Hikaru ostatnio w ogóle nie ma formy, zobaczcie. No nie ma formy ten chłopak, ożenił się, no. Musi trochę odczekać chyba. Bo tutaj nie można zbić pionka, bo tutaj jest ruch. Co tak nie można? No Hikaru próbuje oczywiście. C4. Ojej, tak. Upierdliwa wieża. A co, może goniec na, albo na G2 i tego pionka weźmie. Aha, bo goniec tutaj potem wejdzie, nie może. Hikaru zmienia koncepcję gry. Król leci tutaj do pionka za chwilę. Nakamura to wygra. O! Podstawił, podstawił. Tutaj zagra. Tak myślałem. Ten pionek nieistotny. Dokładnie, weźmie tego i koniec. Musi łapać tutaj czas. A, trochę hetmana może dorobić. Okej. Czarodziej z tego Hikaru. Zdecydowanie.
No wyzwał mnie tam Mario jakoś. Nieistotne. Naprawdę nieistotne. W ogóle się nie przejmuję. Zwykle jak ktoś hejtuje, to bardzo często, a w zasadzie zawsze mówi o sobie, więc najpierw niech spojrzy w lustro. Zwykle tak jest z hejtem, słuchajcie. Kto hejtuje, to ma ze sobą wielki problem. Przecież to jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach i w ogóle, że ludzie, którzy nie obrażają, nie hejtują, to są ludzie, którzy są szczęśliwi, więc po co mają to robić? Czy to jest takie oczywiste? Ktoś, kto ma jakiś problem zawsze, to znaczy, że ma problem w jakimś aspekcie swojego życia i gdzieś próbuje to sobie upuścić, więc no, życie. Dobrze się uodpornić na takich ludzi. Okej. A jeszcze trochę partii jest właśnie. A, już mniej, 4 partie. Kto na górze tutaj ćwiczy? Co to za końcówka? Czarne mają wygraną. O, bicie i wygrywa. Nie można, bo pat, ale sprytny motyw. Motyw patowy. Tędy trzeba iść. Do tego pionka skoczy. Wow. No, na takim czasie takie rzeczy grać to ładnie. No tak, tutaj po prostu pionek i kolejny. No to już easy. No nie, bierze na bierze, jeszcze grają. Remisik nie grają, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak lubimy, szybko kończyć oczywiste rzeczy. No dobra, czekamy na kolejną rundkę. Po 8 rundzie jest jakiś tam jakaś taka mikroprzerwa, więc jeszcze chwila. No tak, bo jak ktoś nigdy, przenigdy nie obraża ludzi i jest w 100% miły, to na pewno jest szczęśliwy. A tacy ludzie, którzy są za grzeczni, też nie są szczęśliwi. Wiesz co, ciekawe zdanie napisałeś. Za grzeczni? Nie wiem, co to ma znaczyć, ale w sumie nie wiem. No, każdy ma swoją jakąś tam naturę, charakter, osobowość, temperament. I tyle. Nie wiem w sumie, jak się odnieść do tego zdania. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Niech każdy zastanowi się, znaczy uważam, że niech każdy sobie pomyśli o sobie, jakim jest człowiekiem i chyba to wystarczy. Jakaś refleksja, coś w tym stylu. Naprawdę, bo pewne rzeczy przychodzą też z wiekiem, co? Chyba tak to jest. Że pewne rzeczy odpuszczasz, nie ma sensu się czymś zadręczać. No wiadomo, że jak się jest nastolatkiem, ma się inne problemy, czy jakieś tam emocje. A dobra, już nie chcę wchodzić w te filozofie życiowe, no naprawdę, nawet nie chcę mi się o tym gadać, sorry, ale mi tylko chodzi o hejt. Uważam, że jak ktoś hejtuje, to znaczy, że ma ze sobą problem. Koniec, kropka, dziękuję, dobranoc. Jak komuś się nie podoba, to trudno. Znaczy, mogę podyskutować, no ale tak to jest, tak to już zwykle jest. W skrócie, pewnie chodzi o to, że jak się jest dobrym, to trzeba mieć twardą tak to chyba szło. Może i tak. Masz, Mario, pewnie rację. Czy pamiętam czas, jak grałem w krawacie na streamach? W krawacie nigdy nie grałem. Grałem w krawacie kiedyś? Nie. Czy planujesz w przyszłości jakieś tournée po różnych miastach, gdzie są fani Szachusia? Bolsztyn to dość daleko dla niektórych. Rosomaku raczej nie, dlatego że nie mam po prostu czasu na wyjazdy. Po prostu nie mam czasu na wyjazdy. Jest to trudne do zrealizowania czasowo. Znaczy, ja nie mówię, że nie. Fajny pomysł, tylko no powiem w skrócie. Ktoś by musiał się tym zająć, zorganizować jakiś lokal, wszystko przygotować. Ja chętnie przyjadę, jak tylko znajdę czas i sobie to zaplanuję wcześniej.
bo po prostu nie mam czasu się zająć całą organizacją i tego wszystkiego. No, tak to już wygląda z mojej strony. Co sądzę o przesuwaniu drewna po drewnie? Nie rozumiem pytania. Grałem w krawacie na streamie? Kurczę, nie pamiętam. A może kiedyś? Faktycznie, może tak. Może kiedyś grałem. Bardzo prawdopodobne. Także odpowiadając na pytanie, czy pamiętam te czasy, no jak widzisz, nie pamiętam. No to było jakoś na początku chyba, nie? Co niektórzy grają w dwóch kwadratach. Krawatach, kwadratach powiedziałem? Krawatach, o matko. Dobra, czekamy na rundę numer 9, 4,5 punkta. Bo teraz trzeba wygrać dwie z rzędu i potem lecimy po swoje. Nie wiem, czy słyszycie teraz odgłos muzyki, ale sąsiad dosyć mocno słucha jakiejś muzy. Mam nadzieję, że nie słychać. Bejsbolówka i krawat. Michał Sarin. 7,5 prowadzi. Hikaru 7. Hikaru jak nie jest w formie, to też nieźle mu czasami idzie. No koks, koks, koks. Partia. Mistrz międzynarodowy. No to goł. Nie w kij dmuchał, zawodnik. Po prostu tak. Nie wiem, co tu się dzieje. Ten ruch jest dla mnie dziwaczny trochę. Ale zrobię sobie po prostu roszadę. Od razu. Dlaczego by nie?
Tak sobie ucieknę, bo taki ruch grozi. Jeszcze jest kończek tutaj, koniec na E3. Fajnie sobie patrzę. Oczywiście jakieś E6. No, w tych strukturach to trzeba grać bardzo dokładnie. Taktycznie bardzo dokładnie. Tutaj, tutaj. Wieża C8, chyba na 4 chodzi mi po głowie. To są moje pierwsze myśli. A zostawię pułapkę, bo jeżeli zagra tak, to zagram tu. I on będzie musiał pilnować końca, ja sobie wybiję wtedy tu i zepsuję mu pionki. Ale zepsuję. Może. Też pierwsza myśl. Okej. Skoczki się fajnie ustawiły, tutaj dobrze pilnują. Okej. Tak, mogę zagrać teraz. I tutaj stoimy sobie wieżyczkę. Tak, końca najlepiej. A tutaj będą jakieś opcje bicia. Muszę tak pilnować skoczka z odsłony. Jak tak, to nawet tu mogę sobie wrócić chyba na spokojnie. Bo tu bicia nie ma, bo odbijam skoczkiem. Okej, więc tu się to trzyma. Tak, gramy. Dobra. Skoczkami atakujesz. Widzę to. To po prostu tak. Tak i tak. Chcę zagrać, a może... Aha, tu przytrzymać. To przytrzymam, a tego pionka, no nieco A6 pewnie. Dobrą ucę najwyżej, na spokojnie. Trochę koncepcja gry mi się zmienia. Tak. No bije. Bronię. Okej. Co? Czego nie dostrzegłem? Nie rozumiem. Okej, po prostu figurę oddał. Aha, bo na B4 chcę wejść. Mądre to w sumie było. Ale... Dobra, taktycznie dużo się dzieje. Taktycznie dużo się dzieje. Podstawiłem. No to teraz trochę lepiej. Teraz troszkę lepiej, bo się fajnie uprościło. Tutaj coś grozi, nie? Chat. Kurczę. Muszę hetmany zachować. Zachowam hetmany trochę pasywnie, bo muszę jeszcze potem wieżą wrócić, żeby nie stracić hetmana, czy nie, żeby mi nie wymienił. Aj, podstawiłem. Wymiana hetmanów będzie uskuteczniona. Kurczę, no niestety. No, to jeszcze bardziej znamiłem, bo tu goniec wisiał.
zaczyna się przestawać podobać. Ajajaj. Kurczę, C1. Ja cię kręcę, no. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dajcie spokój. Partia wygrana kompletnie. Kompletnie, kompletnie gość nie istniał, słuchajcie. Kompletnie, zobaczcie. Nie no, wstyd na sali po prostu. Partie bardzo dobre, punktów mało. Znaczy, gość był jechany. Po prostu był jechany. Tylko jak zwykle nie potrafię wykorzystać do końca sytuacji. Tam komplikacje nastąpiły. Zacząłem za długo myśleć. Przecież tutaj wszystkie proste ruchy. Hetman D2 też myślałem nad tym ruchem, takim normalnym posunięciem. Zacząłem kombinować coś, ale to cały czas wszystko pod kontrolą. Hetman C2. H4 może przesada, ale też nie pokazuje jakoś źle. No i bicie, tak. Tak, i tutaj, i co, i tak. I wziął na C4. Czyli zły ruch, ale wystarczyło, no. Co, należało zbić na D5. Też o tym myślałem, zbić tutaj, ale bałem się, że jak zbiję tu, on tu, ja zagram tak, to on mi jakoś tak zagra. F3 trzeba. No tego się obawiałem, nie? Tego się obawiałem, to takie komplikacje dziwne. Dlatego też tak nie ruszyłem. No ale tutaj to już było super. Trzeba było wymienić hetmany. Co zrobić? I taki ruch był. Wymienić hetmany i goniec B7 i wracam tu i bronię i wygrywam. No nie, po prostu tragedia. Nie widzę takich ruchów. Tu przekombinowałem. Goniec E5 ładny ruch był. O ja, piękny ruch goniec. Tam hetman wchodził. Czy tutaj była jeszcze szansa białymi? Czy na pewno można było w kółko jeździć? Szukałem opcji wygrania. No wiedziałem, że tu wpuszczam wieżę na B2. Po prostu o tym wiedziałem. No ale jakoś tak odruchowo mi się zagrało. Jeszcze wieża A8 pokazuje, żeby wymienić. Tu już też wieża C3 miał szybciej. A, jeszcze można sztuczki było jakoś próbować grać tam. No trudno. Rekordu nie będzie, ale spróbujmy to rozegrać jeszcze do końca. 4,5 punkta, dwie partie, więc dobrze by było chociaż może na jakiegoś GM-a trafić w ostatni, ale nie, no przy 5,5 jakby się udało wygrać, to nie ma szans. O jejku, gambity jakieś będzie mi grał. No i pewnie dobrze to będzie rozgrywał teraz G3. Dokładnie. Robię roszany, nie wiem jak tu grać, ale sobie pogram. Rozegrałem, to jest dobra pozycja białych. Też pójdę na bandę, co mi szkodzi. Gość próbuje wygrywać. Przyjmę strategię stateczną. Zaraz. Czy tak muszę grać?
Sprowokuję go do C4, ale nie, świetnie. Bez sensu gram skoczek, wejdzie, świetnie się wzmocni. Co ja w ogóle uskuteczniam, to naprawdę nie wiem. Żadnego progresu nie zrobiłem teraz. Kompletnie nie wiem dlaczego. A tu jeszcze mam szacha, to ma takiego fajnego szacha. Tak chcę zagrać. Właśnie, plan jest, żeby wymienić skoczki. A, kolejny mistrz Fide, co nie? Jakie rządzenie losu. No i teraz muszę nacisnąć na punkt F7, wieża E5, wieża E8 też i na E4 nacisnąć. Aha, wieża F4 jest jeszcze takie posunięcie. Tam nie mogę. Ojoj. Tak. I tu? Skoczek. Skoczek E6, ale mnie zmiażdży. O rety. Jaka tragedia. Będę żebrał o remis. Żebrał o remis będę. Bardzo będę żebrał o remis. Chyba przegram to po tym biciu. A, no przecież. I co? No tak przecież grasz, wygrywasz. A tu trzeba pograć. O matko. No te końcówki, no słuchajcie, no pograłem je kompletnie bez sensu. No bez sensu pograłem. Ajajaj. Dajcie spokój. Pewnie, że szkoda każdej partii. Kosak 7 punktów i niestety przegrał. Chyba przepchanko będzie. Już nie do końca, bo ten C3 jest nieprzyjemny. Jak to się fajnie patrzy, jak ktoś gra i wszystko widzisz na szachownicy. Jak sam grasz w szachy, to po prostu jesteś kompletnym amatorem. Nic nie dostrzegasz, nic nie widzisz. Masakra jakaś po prostu. Dlaczego nie może być odwrotnie? Ale skoczek będzie miał piękne miejsce na C4. Białe będą musiały coś na skrzydle popróbować. Ha, przestawienie gońca. A tu jest problem na A3 wieczny, chyba w przelocie. Co? Albo i nie. Ojej, ojej. Chyba tak. Pół wyjścia. Król F7? Jestem zaskoczony. Tu.
Wypadałoby chociaż wygrać ostatnią partię, co? Ale to jest właśnie jeden z odcinków, gdzie grasz partie niezłe tak naprawdę. No wiadomo, że tam z dwie się trafią takie słabsze, ale grasz partie całkiem dobre, ale masz mało punktów. I to jest właśnie tego typu odcinek, jak dzisiaj. To boli. Z drugiej strony, nie chciałbym farcić i mieć więcej punktów. Gdzie tu znaleźć złoty środek? Chyba trzeba po prostu zacząć grać w szachy dobrze. To łatwo powiedzieć. Nastawienie trzeba zmienić chyba w tym turnieju jakoś. Tak, nastawienie. Ale to też tak bywa czasami, że jak po prostu ci nie idzie, to nie idzie. A jak trafisz na jakiegoś GMA, wygrasz partyjkę, już zaczyna się coś dziać, już zaczyna się coś, już więcej emocji, motywujesz się, jest adrenalinka i leci, nie? No tak to właśnie jest. Dzisiejszy Title Tuesday niestety nie jest najlepszy. Ale jeszcze będą dobre Title Tuesday. Jeszcze partie trwają. O, jak często się pojawia końcówka goniec ze zwierzą na wieżę. Oj, często. No i wiadomo, że strona przeważająca próbuje. Czy klasyfikacja Polaków się da pokazać? Chyba nie, Mario. Nie znam takiej opcji. O, remis. No tak, tutaj już mamy remis prosty. Wieża łapie dobrą aktywność po tej stronie. Okej. Okay. Michal Sarin, 9,5/10. A my jedziemy z ostatnią rundką. Nie, stream nie przycina, słuchajcie, to na czeskomie coś przycina. Stream jest idealny. W sumie nie wiem dlaczego. Przycina. Znaczy ja też zauważyłem, że troszkę tam... Ale jak... O właśnie, już jest partia. No dobra, lecimy. Pułapka się nie udała, ale dalej gramy sobie normalną pozycję. Okej. Okay. Lecimy z ostrym atakiem. Nie ma się co szczypać. Tu mi palnie chyba gońcem. A to tutaj dostanie strzałkę. To bicie jest nie najlepsze chyba. O! Zbił jednak. Okej, okay, wszyscy są szczęśliwi. Bijemy. Ktoś po prostu oddał figurę, ale raczej niepoprawnie. Mówię, że F2, ale to tam nic nie daje, bo zawsze gońcem sobie fajnie mogę wrócić. Albo hetmanem zagrać też tutaj. Wolę hetmanem zejść ze związania od razu.
Dobra, chcesz mi tu wieżą wjechać. Tak, łączymy wieżę, bo on może szachem mnie poczęstować. Król się zbliży. Wtedy jakoś tak. Tutaj i strzałka tam. Oj, nie, coś tu pograłem nie tak. Kurczę, zwykle jest tak, że coś tu nie tak pogram. Tu muszę chyba, ale mi kopnie tu. Chyba nie mam wyjścia. Hetman D3, trzy pionki za figurę, to już nie robi się aż tak wesoło. Serio? Co on zagrał? Dla mnie to jest dobry układ. Świetny, bez hetmanów. Za szybko wymienił. Mamy to. 5,5. Wstydu nie ma. Szczególnie, że cały czas powtarzam, że te partie nie były złe. Dobra, 5,5. Słuchajcie, mam nadzieję, że to się rozkręci. I już. I tyle na ten temat. Moi drodzy, no cóż, dziękuję Wam za przybycie. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.